Zacznę tutaj może właśnie od takiego no, przykrego przypomnienia, jak błyskawicznie próbuje się wypłukiwać pamięć, nawet w dziedzinach wydawałoby się odległych od polityki, od jakichś kontekstów bieżącej walki politycznej. Dam przykład, choćby tu z Warszawy, gdy dosłownie teraz zmieniono nazwę teatru dramatycznego odbierając mu imię Gustawa Holoupka. wydawałoby się sprawa zupełnie niepolityczna wielki aktor z jakiegoś względu już jest nieaktualny w Kielcach zjawisko jeszcze bardziej uderzające tamtejszy teatr główna scena w tym mieście nosił od kilkudziesięciu lat imię Stefana Żeromskiego i nie będzie nosił imienia Żeromskiego, bo Żeromski już jest niemodny, chociaż tak bardzo jest związany właśnie z tamtym miejscem, z tamtym regionem. Ktoś wymyślił sobie, że będzie to teatr imienia Sławomira Mrożka. Niczego nie ujmując Sławomirowi Mrożkowi, ale na tej zasadzie pojutrze trzeba będzie odebrać miano Sławomira Mrożka, bo będzie jakiś następny. Może gorszy, może lepszy, ale tak będziemy tracili tę tożsamość. Może Jan Klata, ale za... Dwa tygodnie już nie będzie Jan Klata, będzie ktoś gorszy od Jana Klaty. Także myślę, że tego rodzaju zjawiska i zgoda na nie powinny budzić nasz odruch taki właśnie, jakiego współinicjatorem był Stanisław Markowski w Krakowie właśnie w proteście przeciwko zdziczeniu Teatru Starego. Ale powinniśmy właśnie odpowiadać na tego rodzaju tendencje szacunkiem dla głębszych korzeni naszej tożsamości właśnie szacunkiem dla tego dziedzictwa którego przykładami tak wspaniałymi są dzisiejsi bohaterowie naszego spotkania święta królowa jadwiga i jan kochanowski tak się składa w tej całej układance naszych dziejów i także w programie naszych spotkań że teraz przychodzi mi mówić o okresie najwdzięczniejszym o okresie kiedy Nasze dzieje przeżywały okres wspaniałego wzlotu. U początku tego wzlotu znajduje się właśnie postać świętej królowej Jadwigi. U jego szczytu znajduje się geniusz poetycki Jana Kochanowskiego. Obie te postaci jednocześnie, jak zobaczymy, nie są wolne od tego, co dzisiaj się tak chętnie nazywa słowem kontrowersja. Kontrowersji, które w jakiś sposób miałyby pomniejszyć je, osłabić ich znaczenie. Postaram się do tego nawiązać, by pokazać Państwu, jak mylne są tego rodzaju konteksty, w których osadza się, by jakoś odbrązowić te, te niezwykłe, wspaniałe postaci. Zacznijmy od królowej Jadwigi. Przygotowałem sobie troszkę papieru tutaj, bo będę sięgał także do cytatów oczywiście oryginalnych cytatów, bo piękno mowy związanej z życiem królowej Jadwigi i piękno tekstów później Jana Kochanowskiego na to zasługują, by je tutaj Państwu przedłożyć. Ale najpierw parę słów o biografii świętej królowej i o jej znaczeniu. Królowa Jadwiga urodziła się nie wiemy dokładnie kiedy. To jest paradoks, że pochodząc z tak znakomitej rodziny, jednej z pierwszych rodzin w Europie ówczesnej, w królewskiej rodzinie Andegawenów, władców wielkiego państwa największego w Europie środkowo-wschodniej państwa, jakim było Królestwo Węgier, ponieważ była trzecią córką w królewskim rodzie Ludwika Węgierskiego i jego małżonki Elżbiety Bośniaczki. Nie zanotowano jakoś dokładnie tego momentu. I to jest o tyle ważne, że trwa spór, a raczej trwał spór, bo dziś raczej historycy są całkowicie zgodni w tym, że urodziła się nie w roku 1371, ale później o trzy lata, na początku roku 1374, co ma Duże znaczenie, duży związek właśnie z ową kontrowersją, do której za chwilę nawiążę. Urodziła się zatem już po wygaśnięciu dynastii piastowskiej, po śmierci Kazimierza Wielkiego. Urodziła się w sytuacji, w której wiadomo było, że będzie jedną z kandydatek do tronu w Polsce, jako córka Ludwika Węgierskiego, który królem Polski został wybrany za zgodą polskich panów i który przywilejem w Koszycach w 1374 roku, wydanym, uzyskał jednocześnie zgodę panów polskich na to, że właśnie jedna z jego córek tron w Krakowie obejmie. Czy będzie to Maria, czy będzie to Jadwiga, starsza Maria, czy Jadwiga, bo najstarsza umarła dość szybko, to było kwestią otwartą. Tak się złożyło, że wśród planów dynastycznych, jakie snął wtedy Ludwik Węgierski, był między innymi sojusz z nieporównanie słabszymi wtedy od niego, od Andegawenów, Habsburgami między innymi. To byli mali, można powiedzieć jeszcze wtedy margrabiowie Austriacy, owszem, z tradycją korony cesarskiej w swoim rodzie, która już zagościła w tym rodzie, choć nie nastała absolutnie jeszcze w tym czasie. W tym czasie najpotężniejszym rodem w Europie był ród Luksemburgów. I to właśnie z rodem Luksemburgów starsza córka, a młodsza z rodem Habsburgów miała być połączona. Umowa w tej sprawie, podpisana w 1378 roku i okres narzeczeński z młodziutkim, o dwa lata starszym księciem austriackim Wilhelmem, przewidywała, że po osiągnięciu lat sprawnych, czyli kiedy królo, królewna Jadwiga osiągnie lat 12, a książę austriacki lat 14, małżeństwo będzie formalnie zawarte, narzeczeństwo przekształci się w pełnego rodzaju, w, w pełnego charakteru związek małżeński. Ta koligacja nie odpowiadała jednakże matce, która z chwilą śmierci Ludwika Węgierskiego zdecydowała się rozwiązać jakby te więzy krępujące, Przyszłość jej córek ze względu na swoje własne plany polityczne, o których nie miejsce tutaj mówić. I kiedy starsza córka związana z Zygmuntem Luksemburskim, miała być no, możliwą kandydatką do tronu polskiego, panowie polscy postawili po śmierci Ludwiki, Ludwika Węgierskiego prosty warunek. Na zjeździe w Radomsku, jednej z najpiękniejszych manifestacji, powiedziałbym, mądrości politycznej Polaków tego czasu. Na zjeździe, kiedy przedstawiciele możnych małopolskich i wielkopolskich, mimo kłótni, jakie ich dzieliły wielokrotnie wcześniej, postanowili działać wspólnie, zabezpieczając pokój na terenie królestwa po śmierci Ludwika Węgierskiego i właśnie stawiając ten warunek, że. Ta z córek Ludwika Węgierskiego obejmie tron w Krakowie, która przyjedzie tutaj na stałe, nie połączy tego tronu z innym, z węgierskim na przykład. Polska nie chciała być, no nie chcę użyć tego słowa, kolonią, ale dodatkiem do innej, większej monarchii, jak była takim dodatkiem za ludwika węgierskiego. Chciała odzyskać pełnię własnej suwerenności. I ten warunek, wskutek. No, powiedziałbym, kluczenia politycznego Elżbiety Bośniaczki, Bośniaczki długo, czyli matki Jadwigi, nie mógł być spełniony, ale ostatecznie, po długich negocjacjach, udało się do Polski sprowadzić Jadwigę w roku 1384. I właśnie 16 października, w tym dniu, który tak dobrze nam się kojarzy z historii najnowszej, Jadwiga została koronowana na króla Polski, na króla, nie na królową, na króla Polski w katedrze wawelskiej przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Bodzantę. Była królem, była panią przyrodzoną królestwa, a nie tylko dziedziczką Ludwika Węgierskiego, tylko traktowana była przez swoich poddanych jako pani przyrodzona, tak jak wcześniej Piastowie, czyli naturalna dziedziczka całej piastowskiej monarchii, nie wskutek wcześniejszych obietnic składanych Ludwikowi Węgierskiemu, ale wskutek faktu, że w jej żyłach płynęło najwięcej krwi piastowskiej, ponieważ obydwie jej babki były piastównymi: zarówno matka Ludwika Węgierskiego, Elżbieta Łokietkówna, jak i matka Elżbiety Bośniaczki. Pochodząca z rodu książąt kujawskich, były z rodu piastowskiego. A zatem była w połowie, jeśli można tak powiedzieć, Jadwiga Piastówną. I to miało bardzo duże znaczenie dla odbioru tej postaci, tej młodziutkiej, dziesięcioletniej zaledwie dziewczynki, która przyjechała do Krakowa w 1384 roku, budząc od razu. Pewnego rodzaju respekt i szacunek dla tego dziecka, jeszcze dziecka, choć wysokiego, rozwiniętego, na pewno ponad wieki wykształconego, reprezentującego także kulturę, no można powiedzieć, najbogatszego dworu Europy Środkowo-Wschodniej tego czasu obok dworu praskiego. To właśnie dwór w Budzie był na pewno cywilizacyjnie i kulturowo najwyżej zaawansowany. Jadwiga od początku jakby. Miała w sobie tę godność uznawaną przez swoich poddanych. I jednak w 1385 roku, czyli w następnym po koronacji, dochodzi do właśnie owego sporu, owej kontrowersji, która dotyczyła jej narzeczeństwa z Wilhelmem, Wilhelmem Habsburgiem, z którym spędzała jako malutka dziewczynka miesiące na dworze w Wiedniu, bawiąc się. Teraz w roku 1385 Habsburgowie nie chcieli odstąpić od bardzo korzystnego dla nich mariażu i zażądali jego skonsumowania. Długoż i tutaj trzeba uderzyć się w piersi w imieniu cechu historyków, który tak w osobie ja na Długosza chwaliłem. Miesiąc temu popełniał tutaj nieścisłość, nieścisłość, która weszła na stałe do naszej legendy, do naszej wyobraźni historycznej, tych, którzy taką wyobraźnię mają. A mianowicie to długoż zapisał tę historię, jak to Wilhelm przyjechał do Krakowa przy pomocy no, stałego wroga. Można powiedzieć, królestwa polskiego i wroga, zwłaszcza nowego kandydata do tronu, czyli Władysława Jagieły, przy pomocy księcia Władysława Opolskiego. Spotykał się z Jadwigą w krużgankach klasztoru Franciszkanów, bawił się tam z nią i tańczył, a próbował doprowadzić do skonsumowania małżeństwa już na zamku królewskim. Zgodnie z wcześniejszymi przecież ustaleniami, co miało spowodować kontrakcję ze strony panów polskich, którzy nie dopuścili do królowej Jadwigi na zamku młodego austriackiego księcia, a ta toporem miała próbować wyrąbać sobie drzwi do chłopca, z którym przyjaźniła się, którego znała od dawna. Żaden z historyków współczesnych już tego obrazu nie podtrzymuje. Wilhelma nie było najprawdopodobniej w ogóle w Krakowie, z całą pewnością nie dostał się na Wawel. I przede wszystkim sytuacja, którą opisuje ta legenda. Nie zgadza się z faktycznym wiekiem Jadwigi. Długoż, tak jak wspomniałem o tym na początku, przyjmował datę urodzenia mylną z roku 1371, a więc w roku 1385. Jadwiga byłaby już rzeczywiście w wieku sprawnym z punktu widzenia średniowiecznych obyczajów i mogło dojść wtedy do skonsumowania małżeństwa. Ale w istocie Jadwiga miała wtedy 11 lat. Brakowało jej jeszcze roku przynajmniej do lat sprawnych. I w związku z tym samo pomyślenie o skonsumowaniu małżeństwa w tych warunkach było po prostu wykluczone, byłoby skrajnym naruszeniem wszelkiej obyczajności. Z innych także źródeł, wywodów wiemy, że ta legenda powstała na dworze austriackim w kronice 95 panowań austriackich, tak się nazywa ta kronika, wytworzona na początku XV wieku, którą posługiwali się następnie i rozdmuchali do rangi takiej trwale umocnionej i kolportowanej w Europie legendy, dyplomaci zakonu krzyżackiego, który chciał wykazać za wszelką cenę grzeszność króla Władysława Jagieły, jego życie w grzechu z kolejnymi Żonami po śmierci Jadwigi, a przede wszystkim no, samą nie, nieobyczajność związku Jadwigi z Jagiełą wobec wcześniej rzekomo zawartego małżeństwa z Wilhelmem. A więc w skrócie by nie przedłużać tego wątku powiem, że nikt ze współczesnych historyków i nie z powodu obrony czci królowej, ale z powodu rzetelnej analizy źródeł nie podtrzymuje już tej wersji, którą podawał długosz, a którą w czasach Długosza tak intensywnie kolportowali Krzyżacy. Oczywiście Krzyżacy podkreślali, że doszło do konsumpcji małżeństwa wtedy w 1385 roku, czego Długosz absolutnie nie twierdził. Otóż tym, co spowodowało, że do małżeństwa Jadwigi z Wilhelmem nie doszło, była oczywiście decyzja roztropna decyzja polskich panów, przede wszystkim małopolskich, by połączyć ją, dziedziczkę Królestwa Polskiego, z mężem z Litwy, by połączyć Polskę z Litwą. To była decyzja, to był wybór przede wszystkim z jednej strony panów małopolskich, z drugiej roztropnego księcia litewskiego Władysława Jagiełły. I ten właśnie związek ustalony w roku 1385 w toku negocjacji potwierdzonych Unią w krewie, znalazł wreszcie, że tak powiem swój finał w postaci spotkania osobistego na początku następnego roku 1386 młodziutkiej dwunastoletniej Jadwigi z blisko o 20 lat starszym od niej księciem litewskim. Wiemy o tym związku nie tak dużo, o jego charakterze, poza tym, że z licznych fundacji po śmierci Jadwigi, kiedy Jagiełło miał już kolejne żony, że z ogromnym szacunkiem do wspomnienia o swojej pierwszej żonie Jagiełło się zawsze odnosił i nie mamy żadnych świadectw na temat niezgody, kłótni czy różnic politycznych nawet między małżonkami. To wbrew pozorom okazało się małżeństwo dobrze dobrane, udane. Jagiełło był człowiekiem wbrew zapewne obawom młodziutkiej, królowej był człowiekiem bardzo delikatnym, szanującym odmienności kulturowe, z którymi miał się zetknąć niezwykle czystym z tego słyną pewnie bardziej czysty niż większość jego krakowskich gospodarzy, kiedy tutaj przybył i wrażliwym bardzo człowiekiem był także na sztukę, co łączyło go niewątpliwie z Jadwigą. Wspólne fundacje są tego świadectwem. Ale to, co dla nas istotne i co musimy pamiętać, to przede wszystkim ich wspólne dzieło polityczno-kulturowe, jakim była Unia z Litwą. I tutaj wsparcie Jadwigi dla tej Unii, no początkowo oczywiście symboliczne, zaczynała przecież wspólne królowanie z Władysławem, jako zaledwie dwunastoletnia dziewczynka. Czy dziewczyna, bo to już oznaczało wtedy wiek sprawny, ale prawdziwym władcą był niewątpliwie Władysław Jagiełło. To jednak wkrótce w ślad za. Przyjęciem tej decyzji panów małopolskich, decyzji strategicznej, ważnej dla całej Europy Wschodniej, łączącej Polskę z Litwą, Jadwiga już samodzielnie mogła dać dowód swojemu zrozumieniu tej wielkiej idei, wspierając fundację Arcybiskupstwa Wileńskiego, wspierając darami misje katolickie na obszarze Litwy. Zresztą, Szczególne oparcie Jadwiga znalazła w osobie brata Jagiełowego, z którym żyła w przyjaźni, chętnie się z nim spotykała, z Kirgieły i wielce żałowała przedwczesnej śmierci tego Litwina. Gorzej układały się jej stosunki z Witoldem, a to z tej prostej przyczyny, że Witold był w okresie jej życia, później to się zmieniło, niejednokrotnie w bardzo ostrym konflikcie z Władysławem Jagiełłą. Ale... By nie rozpraszać się już na szczegółach biografii Jadwigi tych kolejnych 13 latach jej życia królewskiego u boku Władysława Jagiełły, przypomnijmy tylko najważniejsze tytuły do jej miejsca w polskiej historii. To Jadwiga przeprowadziła misję jako 13-letnia dziewczynka, stała na czele wyprawy, zbrojnej wyprawy, która przyłączyła do Polski Ruś Czerwoną. Ruś, która wcześniej była przedmiotem sporu z Węgrami, a którą w okresie Unii Personalnej, w okresie panowania jej ojca Ludwika Węgierskiego, traktowano jako część Królestwa Węgier, co potem było, jak wiadomo, jednym z tytułów prawnych do Galicji i Lodomerii, prawda cesarza Austro-Węgier. Ale właśnie w roku 1387 w lutym i marcu Jadwiga na czele chówca rycerskiego oczywiście nie spełniała żadnej roli dowódczej, i walki nie były ciężkie poza jednym zamkiem, który trzeba było nieskutecznie zresztą oblegać. Pozostałe załogi oddały się bez walki, poddały się bez walki tej akcji militarno-politycznej. Jadwiga odbierała przysięgę od poszczególnych miast i ziem wchodzących w skład Rusi. Przyłączenia tego obszaru do korony Królestwa Polskiego. I jeśli myślimy dzisiaj o Lwowie z takim sentymentem, to właśnie Jadwiga jest właściwą patronką związku tego miasta z Polską, bo to właśnie 8 marca 1387 roku właśnie Jadwiga odbierała przysięgę Lwowa na wierność koronie polskiej. Zresztą w tym samym 1387 roku również Jadwiga inaugurowała niejako inny kierunek polskiej polityki, mniej może szczęśliwy, ale też ważny, bo przez Ruś Czerwoną Polska zaczęła sąsiadować z Mołdawią. I właśnie we wrześniu 1387 roku także we Lwowie Jadwiga przyjmowała po raz pierwszy hołd hospodara mołdawskiego Piotra dla Korony Polskiej. Przed koroną polską, którą Jadwiga reprezentowała. Znów kolejna długa linia w polskiej historii, choć oczywiście nie aż tak centralnie ważna dla naszej kultury i tożsamości, jak związek właśnie z Rusią Czerwoną, obejmującą i przemyśl, i Lwów, i Jarosław, nawet z tych miast bliżej nas położonych. To także ta linia mołdawska jest inaugurowana przez Jadwigę symbolicznie. Wreszcie przypomnieć można jej rolę. Na innym przykładzie, przykładzie małżonki łagodzącej w naturalny sposób, można powiedzieć, obyczaje polityczno-gospodarcze tego czasu wynikające ze stałego objeżdżania królestwa przez parę królewską albo przez samego króla, kiedy mianowicie objeżdżała Wielkopolskę razem ze swoim małżonkiem, to właśnie wtedy miało miejsce to, co Długoż Pięknie opisał i co. Możemy przyjąć za prawdę, a mianowicie wysłuchanie przez Jadwigę skarg ludności miejscowej na ciężar ogromny, jaki spadał na nią wraz z obowiązkiem przyjęcia Wielkiego Dworu prawda, stacjonowania tego Wielkiego Dworu długotrwałego. Wtedy właśnie Jadwiga nie tylko. Nie tylko wymogła na mężu no, opłacenie wszystkich kosztów, jakie, jakie wynikały z tego stacjonowania dla obciążonych tymi kosztami mieszkańców Wielkopolski, ale zadała to słynne pytanie, a łzy kto im powróci, prawda, że te krzywdy niematerialne także trzeba mieć na względzie i unikać ich w przyszłości, by państwo takiej krzywdy swoim poddanym, swoim obywatelom nie wyrządzało. Jadwiga, Pędziła żywot pobożny aktywnie. Nie była reprezentantką tego typu pobożności, który skupia się na stronie ascetycznej, izoluje od świata. Była tą świętą, tą osobą, która umiała połączyć w niezwykły sposób wierność dwóm patriotyzmom i dwóm ojczyznom. Inaczej oczywiście niż to kiedyś Jan Józef Lipski ujmował. To, co mam na myśli, to oczywiście dwie ojczyzny, które. Tak rozumiano wtedy, w XV wieku pięknie, potem w XVI wieku o tym Łukasz Górnicki pisał: Te dwie ojczyzny to oczywiście ojczyzna ziemska i niebieska. Jadwiga była doskonałą królową w tej ojczyźnie ziemskiej i była także wspaniałą, można tak powiedzieć, Wierną Kościoła katolickiego, przykładem dla swoich poddanych w drodze do Ojczyzny Niebieskiej. I docenił to po latach Jan Paweł II, który w Krakowie, odkąd tutaj przyjechał w 1938 roku, wiele czasu spędzał zawsze przed Czarnym Krzyżem. W katedrze wawelskiej, który, wedle legendy, miał rozmawiać, Chrystus, którego miał rozmawiać z Jadwigą modlącą się przed nim jeszcze w XIV wieku. To nabożeństwo do Jadwigi, choć jeszcze nie uznawane przez Kościół, stało się pewnego rodzaju misją, jaką przyjął sobie Karol Wojtyła, a potem już jako papież mógł ją zrealizować, by podnieść ją najpierw. Oficjalnie do grona błogosławionych, a w roku 1997 na krakowskich błoniach do grona świętych Kościoła katolickiego. I tam właśnie na błoniach pamiętam doskonale ten czas, ten moment i tę frazę Jana Pawła II, który nieoczekiwanie dla następcy świętego Piotra użył pochwalnie sformułowania, jak się wydawało, niechrześcijańskiego, racja stanu. A jednak okazuje się, że można. Będąc wiernym chrześcijaninem, realizować rację stanu. Racja stanu w XVI wieku, stworzone to pojęcie przez włoskich teoretyków polityki, wyraźnie odróżniało się, odcinało od chrześcijaństwa. Nie miało nic z chrześcijaństwem wspólnego. Jan Paweł II pokazał na przykładzie Jadwigi, że to była chrześcijanka wspaniała, święta, która jednocześnie potrafiła doskonale realizować polską rację stanu. I pokazał to na przykładzie właśnie owej wyprawy na Ruś Czerwoną. Ale w szerszym, głębszym znaczeniu oczywiście ta racja stanu polegała na wzbogaceniu kultury polskiej, fundamentem jakim było przede wszystkim stworzenie czy odnowienie Studium Generale Uniwersytetu Krakowskiego. Jadwiga zabiegała około tego przedsięwzięcia wspólnie z mężem, oczywiście, już od roku 1390. W 1397 udało się uzyskać zgodę papieża Bonifacego na otwarcie Wydziału Teologicznego, którego na Uniwersytecie Kazimierzowskim nie było. A kiedy Jadwiga urodziła swoją córeczkę, Elżbietę Bonifację, i córeczka ta zmarła po kilku dniach i Jadwiga wiedziała, że nie zostanie już dłużej na tym świecie, zdecydowała się wszystkie swoje kosztowności przekazać w darze, a wartość ich wynosiła około 3000 grzywien srebra, czyli było to dość, by wykupić dwa duże domy w mieście, na potrzeby odbudowywanego Odnowionego już po jej śmierci, ale z jej fundacji Uniwersytetu Krakowskiego. I ma to dla mnie rzecz jasna osobiste znaczenie, bo budynek, w którym mieści się Instytut Historii, sąsiaduje bezpośrednio z Kolegium Majus, właśnie za te pieniądze Jadwigi wykupionym. To była dzielnica żydowska wtedy, i na terenie tej dzielnicy wykupiony kwartał pozwolił na ufundowanie Kolegium Majus, właśnie w 1400 roku, oraz drugiego budynku na ulicy Grockiej, przeznaczonego dla jurystów i medyków. Także do dziś tam budynki uniwersyteckie się mieszczą. I to oczywiście jest najważniejszy, największy, symbolicznie najistotniejszy wkład Jadwigi w dzieło. Kulturalnego rozkwitu Polski, bo bez uniwersytetu, bez odnowienia uniwersytetu, który miał służyć nie Polsce tylko, ale Polsce i Litwie, misji chrześcijańskiej na Litwie to było podkreślane w listach do papieża, zresztą bardzo przychylnego dla tego przedsięwzięcia że ten uniwersytet będzie służył wielkiej misji duchowej Kościoła na wschodzie miał otworzyć wschód, tak jak Jadwiga otwarła ten wschód na Rusi Czerwonej, jadąc na czele zbrojnej wyprawy. Tak ludzie wykształceni na uniwersytecie mieli duchem otwierać drogę na wschód kulturze europejskiej poprzez Polskę niesionej. I to właśnie pewnie nie jest przypadkiem, że już drugi rektor odnowionego Uniwersytetu Krakowskiego był Litwinem z pochodzenia, jednym z kuzynów. Władysława Jagieły księciem Janem Drochickiem. O pierwszym, za chwilę powiem, cytując jego mowę pogrzebową o pierwszym rektorze Uniwersytetu Odnowionego i kapelanie pary królewskiej Stanisławie ze Skarbimierza. Zanim tę mowę, na której zakończę wątek poświęcony Jadwidze, zacytuję powiem o jeszcze jednej fundacji wśród licznych fundacji duchownych Jadwigi. Bo ona także pokazuje ten aspekt, ta fundacja, o której chcę powiedzieć aspekt połączenia Polski ze Wschodem. Połączenia, któremu patronuje Jadwiga, jako, można powiedzieć, symboliczny zwornik, poprzez Polskę, Wschodu Europy z Zachodem, z rdzeniem kultury europejskiej, która najwspanialej rozkwitała wtedy właśnie na dworze Andegaweńskim, w Budzie, w środkowej Europie. Będąc na najwyższym poziomie europejskim wtedy, stamtąd przeniesiona do Polski, miała rozszerzać się dalej na wschód. Fundacja, o której mówię, to fundacja na ulicy Karmelickiej w Krakowie, gdzie dziś i od wieków znajduje się klasztor ojców Karmelitów, ale gdzie pierwotnie z zamysłu Jadwigi mieli osiedlić się Benedyktyni obrządku wschodniego, przybyli z Chorwacji poprzez Czechy. Którzy mieli właśnie w obrządku wschodnim przybliżać ludzi wyznania prawosławnego do kościoła rzymskiego. To była jakby, można powiedzieć, myśl Unii, jeszcze zanim ktoś o Unii bezpośrednio już sformalizowanej, dokonanej w 1596 roku pomyślał. Ten pomysł nie został na trwale, bezpośrednio z Fundacji Jadwigi wcielony w życie, a to dlatego, że. Wkrótce nastąpił wybuch Husytyzmu i Husytyzm ze swoją skłonnością właśnie do obrządku w języku narodowym no źle się kojarzył, źle był odbierany w Małopolsce. Ostatecznie Polska opowiedziała się przeciwko temu nurtowi i wraz z odrzuceniem Husytyzmu odrzucono również ten eksperyment obrządku wschodniego dla, dla Litwy. Dla Wielkiego Księstwa Litewskiego, który z Krakowa miał wyjść. Dla mnie ta fundacja ma oczywiście także osobiste znaczenie, bo w tym kościele i moi rodzice, i moi dziadkowie, i pradziadkowie ślub brali, więc Kościół Karmelitów ma także dla mnie jakieś specjalne, tak jak i uniwersytet znaczenie, i stąd rzecz jasna, także specjalna pamięć o tej świętej królowej. Ale jakie znaczenie miała ona dla Polski wtedy już, w roku 1399, kiedy umierała? Niech świadczą te piękne słowa, które wypowiedział przed królem i przed zgromadzonymi możnymi na pogrzebie królowej Jadwigi Stanisław Ze Skarbimierza, pierwszy rektor odnowionego Uniwersytetu Krakowskiego. Cytuję te słowa, żeby pokazać ówczesny sposób rozumienia chwały Jadwigi i jej znaczenia i żeby pokazać, jak szybko rozkwitł ten uniwersytet, skoro. Takiego autora miał za pierwszego rektora. Posłuchajmy. Oczywiście tekst oryginalny jest po łacinie, to jest tłumaczenie. To prawda, że wśród łez zanosiliśmy nasze modlitwy, i powiem nawet, że wołanie nasze wznosiło się ku niebu, aby nam Pan Bóg zachował tę ozdobę królestwa polskiego. Ostoję ładu państwowego, ten klejnot niezwykły, to ukojenie wdów, tę pociechę nędzarzy, to wspomożenie uciśnionych. Poszanowanie dostojników kościoła, tę ucieczkę kapłanów, to umocnienie pokoju, świadectwo i osłonę prawa Bożego, a mimo to nie wybłagaliśmy utrzymania jej przy życiu. Przerwę tu, żeby powiedzieć, że znane jest także i wydrukowane w zbiorze kazań Stanisława ze Skarbimierza kazanie kilkanaście dni wcześniejsze. O umieraniu królowej Jadwigi, niezwykle poruszające, wzruszające kazanie wygłoszone w ostatnich dniach jej życia, kiedy Stanisław ze skarbimierza właśnie zanosi modlitwę o to, żeby Pan Bóg ocalił ją jeszcze dla Polaków. Modliliśmy się przecież, bo tak jakbyśmy ją widzieli i słyszeli w mieście Pana naszego i na świętej Jego górze. Tak też dostrzegając jej obecność po kościołach, na ołtarzach, w ozdobach, w znakach cudownych, w radach i uczynkach, taką ją zachowaliśmy w pamięci. Widzieliśmy bowiem, że była matką duchownych, dobrodziejką wdów, pocieszycielką sierot, tarczą ubogich, ucieczką pokrzywdzonych, orędowniczką odsuniętych z przedoblicza naszego króla. Tym wszelako, których niegdyś lękiem napełniała osoba króla i przerażała jego sprawiedliwość, ona swoim osobistym stawiennictwem przynosiła radosną ulgę. Widzieliśmy, jak roztropna była w Radzie, jak przewidująca w przedsięwzięciach, z jaką gorliwością starała się zachować wszystko, co umacniało potęgę korony polskiej. Widzieliśmy i poznaliśmy jej niezwykłą urodę, jej ujmujący sposób mówienia, jej szlachetny ród. Ale jeszcze szlachetniejsze obyczaje, jej głęboką pokorę, jej, jej głęb... a przy tym nierównie wielkie dostojeństwo. Zaiste głęboko wierzę, że już została wprowadzona do nieba, że jej imię wyryto, wyryło się w sercach wiernych i zostało zapisane w księdze Żywota. Godna tego była i dlatego odeszła do tego, który jest pełen majestatu. W jej przekonaniu królestwo ziemskie było wygnaniem. Przeto z tej doliny łez wzbiła się ku niebu. Ona czyniła pokój i dlatego miejsce dla niej przygotowane wypełnia spokój, a mieszkanie jej na Syjonie. I dlatego wieczne szczęście będzie nad jej głową. Dlatego też wasza królewska wysokość nie powinien się oddawać niepohamowanemu żalowi, ale przeciwnie, powinieneś radować się królu, że tak niezwykłą miałeś mał małżonkę, a teraz wielką przed Bogiem orędowniczkę królestwa, również duchowieństwo i, ca i cały naród przejęte żalem z powodu odejścia i braku jej osoby. Niech nabiorą otuchy, wszak podążyła wspólną drogą, drogą uczęszczaną przez wszystkich bez wyjątku, drogą, którą trzeba przemierzyć, którą się idzie i dochodzi do Boga. Ponieważ do oglądania Boga, twarzą w twarz, można dojść jedynie poprzez gorycz umierania. Ona poszła drogą, po jakiej Bóg polecił jej kroczyć, jako że On daje życie i syła śmierć, On wtrąca w grób i zeń wywodzi. Odeszła od nas i podążyła tam, gdzie rozciąga się nasze dziedzictwo. To połączenie piękne dwóch ojczyzn i dwóch patriotyzmów tak wspaniale wypowiedziane przez Stanisława ze skarbimierza, niewątpliwie w osobie Królowej Jadwigi, świętej królowej Jadwigi od 1997 roku, znajduje najwspanialszą patronkę. Chciałem teraz przejść do postaci drugiej, młodszej o lat 160. To oczywiście. Jan Kochanowski, Jan Korwin-Kochanowski, szlachcic z Ziemi Radomskiej, urodzony w Sycynie w roku 1530, który wydawałoby się niewiele może mieć wspólnego z tą osobą, o której mówiłem przed chwilą, a jednak więź, która między nimi jest w sposób naturalny, to więź. Akademii Krakowskiej, którą stworzyła fundacja, na nowo stworzyła fundacja Jadwigi i w której młody 14 bo w takim wieku wtedy się zaczynało edukację akademicką Jan Kochanowski rozpoczął w 1544 roku w Akademii Krakowskiej. Nie byłoby Jana Kochanowskiego bez tej Akademii. Nie byłoby tego wspaniałego rozkwitu kultury polskiej w wieku XVI, gdyby ta akademia przez wiek XV nie pracowała tak intensywnie, nie dochodziła do tego poziomu nasycenia intelektualnego i kulturowego stolicy polskiej, a stopniowo szerszych obszarów na ziemi połączonej pod Berłem Jagiellonów. To właśnie koncentracja tego dorobku duchowego kolejnych pokoleń szkolarzy i bakałarzy i tego kolegium tego uniwersytetu sprawiła, że mogły się pojawić w końcu takie dzieła, jakich symbolem stał się Jan Kochanowski. W największym skrócie, odtwarzając jego biografię, przypomnę tylko, że pierwsze lata, właśnie lata studiów trwają długo u niego, ale chyba żaden z polskich studentów nie wykorzystał lat studiów tak, Doskonale jak on właśnie. Bo Jan Kochanowski te studia rozpoczęte w 1544 roku w Krakowie zakończył zapewne około 1547, i potem domyślamy się, że bezpośrednio potem, Znalazł się na Uniwersytecie Świeżo Otwartym w Królewcu przez Albrechta Hohenzollerna, i z tym właśnie wiąże się kontrowersja druga związana z Janem Kochanowskim, o której chciałem Państwu powiedzieć, by nie zostawić jej bez odpowiedzi. Kontrowersja świeżo w pewnym sensie wywołana na nowo w bardzo ciekawie zarysowanej syntezie dziejów czy projekcie syntezy dziejów, jaką rozpoczął historyk, amator o wielkim talencie. Słowa pan Gabriel Maciejewski, który w swojej baśni jak niedźwiedź w tomie drugim, już trzeci się ukazał, zarysował sylwetkę Jana Kochanowskiego jako płatnego sprzedawczyka na służbie Albrechta Hohenzollerna. Y no, powiedziałbym bez nie tylko szerszej, ale nawet elementarnej znajomości biografii Jana Kochanowskiego. Choć ze wstydem trzeba przyznać, i to jest wielka wina i wielkie ubóstwo naszego środowiska humanistycznego, Jan Kochanowski do tej pory, mimo że już upływa prawie 500 lat od jego narodzin, nie ma swojej monografii. Nie ma, nie ma porządnej monografii po dzień dzisiejszy. Niemniej z tych fragmentarycznych studiów, jakie w ciągu wieków, rzecz jasna, wokół jego biografii narosły, wiemy po pierwsze, że wymieniał listy z Albrechtem Hohenzollernem, niektóre z nich się zachowały. Wiemy, że Albrecht Hohenzollern ufundował mu coś w rodzaju stypendium na wyjazd do Włoch, dzięki któremu mógł kontynuować swoją naukę w Padwie i to było centrum jego edukacji humanistycznej. I... Właściwie tyle na temat tego związku możemy powiedzieć na pewno, związku łączącego, yy, y, łączącego Jana Kochanowskiego, młodziutkiego szkolarza. A potem już nieco dojrzalszego, w czasie drugiego pobytu w królewcu, kilka lat później, z księciem Albrechtem Hohenzollernem. Po pierwsze jednak, nie należy sobie wyobrażać, że Albrecht Hohenzollern, tak jak zarysował jego sylwetkę Gabriel Maciejewski, jest postacią od początku do końca skoncentrowaną na tym, wyłącznie by zniszczyć królestwo polskie. To jest tylko Wyobraźnia podpowiadająca. Albrecht Hohenzollern tak jednoznaczną i prostą postacią nie był, choć na pewno do przyjaciół Korony Królestwa Polskiego nie należał. Ale nie mając żadnych innych świadectw jakiejś zdrady, czy przeniewierstwa, czy służby Jana Kochanowskiego na rzecz Albrechta Hohenzollera, przeciwko Koronie Królestwa Polskiego, nie można tego rodzaju oskarżeń wysuwać. Jeśli weźmiemy pod uwagę już choćby ten fakt, że drugi, dłuższy wyjazd do Włoch Jana Kochanowskiego, został ufundowany nie za pieniądze Lerna tylko, ale przede wszystkim dzięki własnej inicjatywie Jana Kochanowskiego, który zastawił po prostu swój majątek wynikający z podziału po ojcu swojemu bratu. I to właśnie ten zastaw oraz pożyczka od innego krewnego umożliwiły mu najdłuższy, najbogatszy we wrażenia wyjazd do Włoch, ponownie do Padwy, a także do Rzymu i Neapolu u boku Jana Tarnowskiego, a potem przez Francję, od Marsylii poprzez Paryż, aż do Belgii. A zatem tyle możemy powiedzieć na pewno. Do jeszcze tej kontrowersji za chwilę na temat patriotyzmu lub braku patriotyzmu Jana Kochanowskiego przejdę, ale chcę wrócić do kwestii jego studiów i poznania kultury zachodniej tego czasu, a raczej południowej, należałoby powiedzieć, bo taka była oś podziału kulturalnego Europy. Otóż, niewątpliwie nikt z Polaków tej kultury nie poznał tak jak Jan Kochanowski. Poznał oczywiście Grekę, poznał, no łacinę znał jak wielu wykształconych przedstawicieli szlachty, ale nie poznał tylko języków, narzędzi. Poznał także całą dostępną wtedy literaturę antyczną i współczesną, w tych językach się wyrażającą. I to, co wykonał Jan Kochanowski w ciągu 14 lat swoich studiów, od 1554 do 1550, przepraszam, 44 do 1559, bo tak długo trwały te wojaże edukacyjne Jana Kochanowskiego, to wchłonięcie całego dorobku kulturalnego nie tylko współczesnej Europy, ale Europy wszystkich poprzednich wieków, tego dorobku, jaki był dostępny w tym czasie. I to zadanie, no, niepojęte, podkreślam je, ale trudno sobie wyobrazić, że ktoś mógł to zrobić. On to zrobił. I wykorzystał jak nikt inny, tworząc trudno powiedzieć od zera, bo literatura polska już była. Ale jakaż była w porównaniu z tym, co stworzył Jan Kochanowski. Właśnie poprzez połączenie cywilizacji i kultury europejskiej na najwyższym poziomie z językiem polskim osiągnął Kochanowski to, czego nie osiągnął w żadnej literaturze nikt. Poza dwoma jeszcze przykładami Homer w języku greckim i Dante w języku włoskim. Dla żadnej innej literatury pojedynczy twórca nie ma takiego znaczenia jak dla literatury polskiej, a szerzej może nawet dla literatury słowiańskiej, bo był niezwykle często tłumaczony od razu, tuż po swojej śmierci, na inne języki słowiańskie, osiągnął właśnie Jan Kochanowski. No wystarczy porównać uroczego w swojej prostocie i rubaszności. Mikołaja Reja, nie mówiąc o Biernacie z Lublina, z tym, co stworzył Jan Kochanowski, by zobaczyć ten niewiarygodny skok kulturowy, jakiego dokonał geniusz tego jednego człowieka. I już to samo mogłoby nam wystarczyć, by zastanowić się nad tym, czy wzięcie stypendium od Albrechta Hohenzollerna. Nie wiadomo, jak wykorzystanego na szkodę Polski, bo tego autor nie jest w stanie, mówię o Gabrielu Maciejewskim, w żaden sposób ani udowodnić, ani wymyślić. Może Mogłoby przeważyć szale tego dzieła, jakim jest stworzenie wielkiej literatury polskiej, postawienie jej na równi z największymi literami europejskimi, kiedy w punkcie wyjścia no, byliśmy bardzo, bardzo daleko za tymi literaturami. Jan Tarnowski powiedział, że jak Kazimierz Wielki zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną, tak Jan Kochanowski właśnie zrobił z polską literaturą. Uczynił ją właśnie wielką literaturą europejską. A jeszcze piękniej wyraził to może Adam Mickiewicz w swoich wykładach paryskich, i tu może krótki cytat z tego, co Mickiewicz powiedział. Są niewidzialne tajemnicze pokrewieństwa między ludźmi wielkimi w historii i w literaturze. Kochanowski podobny jest do króla Stefana Batorego. Jeden i drugi sercem i rodzajem swego geniuszu Polak. Jeden i drugi chował się w wielkiej szkole europejskiej cywilizacji. Oba dwa nowatorowie śmiali, ale roztropni. Znali oni oba miarę i zakres środków, którymi rozporządzać mogli. Usiłowali ująć w karby i zorganizować jeden rzeczpospolite, drugi literaturę. Jeden chciał stworzyć w Polsce europejskie państwo, drugi europejską sztukę. I Kochanowskiemu to dzieło udało się na trwałe, bo jego dzieło zostało. Batory żył niestety zbyt krótko, by jego dzieło mogło przetrwać tak długo, jakbyśmy chcieli. Ale to pokrewieństwo, które zarysował Mickiewicz, rzeczywiście potwierdza się z niezwykłą siłą w dorobku literackim samego Jana Kochanowskiego, który wiernie po wyborze Batorego na króla, będzie towarzyszył królowi w jego triumfach swoją muzą. Kochanowski przeszedł po 59 roku okres służby u możnych małopolskich na dworze biskupa Padniewskiego, Myszkowskiego, biskupów krakowskich by wreszcie objąć funkcję jednego z sekretarzy królewskich Zygmunta Augusta. Zygmuntowi Augustowi też dedykował jedno z pierwszych swoich większych drukowanych dzieł: satyr albo dziki mąż. W istocie niezwykle gorącą, patriotyczną rozprawę nad upadkiem obyczajów w Rzeczpospolitej. Jakkolwiek dziwnie może to zabrzmieć, bo przecież powiedziałem na początku, że mówię o najwspanialszym okresie w naszej historii, ale przecież i wtedy dostrzegano problem, jakim była zmiana politycznych obyczajów. To, co wyrzuca satyr albo dziki mąż swoim współczesnym, czy współczesnym Polakom, to przede wszystkim przekucie mieczy na lemiesze, Zajęcie się przez szlachtę wyłącznie gospodarką, zapomnienie o potrzebie obrony granic, obrony od strony Moskwy przede wszystkim, choć mówił też o innych zagrożeniach od strony Turków, od strony y, y, Szwedów także. Ale to co y, może szczególnie warte przypomnienia z tego akurat tekstu, to dedykacja właśnie dla Zygmunta Augusta, w której zwraca się do króla Jan Kochanowski. Jak równy do równego, i tytułuje go panem po prostu. Nie najjaśniejszym, tylko panem. Panie, tak się zwraca. Ten jest tytuł największy między wolnymi. To właśnie jest najpiękniejsze uzasadnienie tego, byśmy się do siebie per panie, pani zwracali. Bo nie ma większego tytułu wśród wolnych ludzi. Żadnych więcej tytułów nie potrzebujemy. Nikt z nas, ani profesorów, ani ministrów. Ani wszelkiego rodzaju innych tytułów. Ten jeden wystarczy. To jest największy tytuł między wolnymi. To oddanie go godności kultury szlacheckiej tego czasu, w języku pięknym, w języku podniosłym, niewątpliwie jest jedną z zasług całego dorobku i fraszek, i pieśni, i ud łacińskich Jana Kochanowskiego. By nie zostawić Państwa bez żadnego czasu na dyskusję czy na pytania. Najkrócej tylko przebiegnę dalsze etapy, bardzo niewiele już o nich wiemy, kariery życiowej, jeśli można tak powiedzieć, Jana Kochanowskiego. Bowiem Jan Kochanowski na początku lat 70. decyduje się właściwie, czy już na przełomie lat 60. i 70. Zrezygnować z kariery dworskiej, wycofuje się do życia na wsi, obejmuje Czarnolas jako swój majątek. Zawiera wtedy, w pierwszej połowie lat 70., związki małżeńskie, już jako bardzo dojrzały człowiek, ponad 40-letni, z młodszą o 20 lat dorotą podlodowską, i z nią właśnie spłodzi kolejne córki, wśród nich orszulkę, którą. Opłacze w swoich przepięknych trenach arcydziele literatury światowej, nie tylko staropolskiej. Ale to, co chcę podkreślić, to raczej związek, który odnajdujemy w wielu ważnych dziełach Kochanowskiego między literaturą tym razem a patriotycznym przesłaniem. I ten związek, podkreślając, myślę, najłatwiej odpowiemy na tę groteskową kontrowersję, jaką wywołała wśród czytelników książka, o której wspomniałem Państwu przed chwilą. Kontrowersję dotyczącą pytania, czy był Jan Kochanowski patriotą, czy raczej płatnym zdrajcą. Otóż. Jeśli można byłoby znaleźć jeszcze jeden argument, którego nie wykorzystał, co prawda, Gabriel Maciejowski, ale który historycy lepiej znający biografię Jana Kochanowskiego rozważają nie zawsze z pełnym zrozumieniem kontekstu historycznego, to jego ostatni udział w bezpośrednim życiu politycznym, bo brał udział i w Sejmie Lubelskim, znaczy przyglądał mu się. Brał udział w zjeździe w Stężycy w okresie bez królewia pierwszego po śmierci ostatniego Jagiellona. Brał udział także w elekcji Walezjusza, będąc entuzjastycznym zwolennikiem wyboru tego księcia francuskiego, tego królewicza francuskiego, a kiedy Henryk Walezy odjechał i sprowokował rodzaj usprawiedliwienia swojej ucieczki z Polski w postaci tekstu literackiego napisanego przez nadwornego e, poetę francuskiego, szydzącego z Polaków, z ich obyczajów, z ich e, kraju. E, Kochanowski natychmiast odpowiedział gorącym tekstem napisanym po łacinie, tak żeby w Europie mógł być odczytany o... E, gdaczącym kogucie, prawda? No, tak to w tłumaczeniu na polski można by tytuł przełożyć, który szydzi z kolei z, y, y, Francuzów z ucieczki Henryka Walezego, swój, by tak rzec, i nie tylko swój błąd polityczny, jakim okazał się wybór tego królewicza, y, błyskawicznie naprawił, by tak rzec, obroną dobrego imienia Polski, kiedy Walezy okazał się niegodnym królem. I wtedy właśnie następuje druga elekcja, na której Kochanowski występuje nieoczekiwanie z głosem zachwalającym kandydaturę carewicza moskiewskiego Fiodora, syna Iwana Groźnego, albo Habsburga. Nie był zwolennikiem wyboru Piasta, kogoś z Polaków, polskiego kandydata nawiązującego do dziedzictwa Jagiellońskiego, jakim no, Miał być Stefan Batory przez Orzenek z Jagielonką, a później Zygmunt III waza, oczywiście już po śmierci samego Kochanowskiego. Otóż, wbrew pozorom, ten wybór wcale nie był, czy ta propozycja Kochanowskiego wtedy zgłoszona, nie była traktowana jako niepatriotyczna czy niemądra. Jest bowiem cała bogata publicystyka polityczna z okresu II Bezkrólewia, zebrana przez. Jana Czubka na początku XX wieku, która pokazuje w kontekście ten głos, ilu innych publicystów tego czasu liczyło na to, że kiedy weźmie się na tron polski młodego przedstawiciela dynastii Rurykowiczów i urobi się go polskimi obyczajami, polskim wpływem kulturowym, a był to czas, kiedy polska szlachta miała poczucie wszechmocy kulturowej, bo to był czas, kiedy Potwierdzono skuteczność Unii z Litwą. Litwa stała się kulturowo-europejska przez Polskę. Wtedy zaczynają się rodzić projekty powtórzenia tego eksperymentu na o wiele większą skalę. Zróbmy to samo z Moskwą, co zrobiliśmy z Litwą. Może się uda. Zacznijmy od Cara, Carewicza, prawda? uczynimy go Polakiem kulturowo i będziemy mogli Moskwę nawrócić ostatecznie. To nie była myśl niepatriotyczna, to była myśl być może nieroztropna jak się będzie można przekonać z perspektywy nieudanych Dymitriat, czasu smuty, ale na pewno nie był to wybór ani pojedynczy Jana Kochanowskiego, ani powiedziałbym pozbawiony pewnej głębszej wizji. Kochanowski jednakże po tym 1575 roku z czynnego życia politycznego wycofuje się. Rozumie, że nie rozumie dostatecznie zawiłości życia politycznego. I kiedy wybrany zostaje Stefan Batory, błyskawicznie już ze swojego czarnolasu towarzyszy mu swoim piórem, nie dla poklasku, nie dla pieniędzy, ale z poczucia właśnie spełnienia patriotycznego marzenia w postaci uzyskania dla Rzeczpospolitej godnego króla, towarzyszy najwierniej właśnie Stefanowi Batoremu w jego poczynaniach. Towarzyszy mu takimi wierszami, które no, mogę tutaj przypomnieć tylko, jak choćby. No najpierw wcześniej jeszcze słynna pieśń dziesiąta, yy, która zaczyna się od słów, które wielu z Państwa pamięta. Kto mi dał skrzydła, kto mi odział pióry i tak wysoko postawił, że z góry wszytek świat widzę, a sam jako trzeba tykam się nieba. To jest przegląd władców polskich od tych legendarnych poprzez Mieszka i Bolesława aż do Zygmunta Augusta, pokazujący no właśnie taki fundament patriotyzmu, spojrzenie na historię. Potem mamy... Inny poemat patriotyczny, ściśle zgoda z 1562 roku, nawołujący do zgody z perspektywy katolika. To warto też podkreślić, że Kochanowski nigdy nie przestał być katolikiem i z pozycji katolickich patrzył na odbywający się wtedy sobór trydencki z nadzieją, że ten położy kres rozszczepieniu konfliktom wewnętrznym, które osłabiały także rzeczpospolite, konfliktom między katolikami a protestantami i temu poświęcony jest właśnie wielki tekst zgody. Ale potem przecież pamiętamy także pieśń piątą z ksiąg których wieczna sromota i nienagrodzona szkoda Polaku, ziemia spustoszona Podolska leży, a pochaniec sprostny nad Dniestrem siedząc dzieli łup żałosny. Chodziło oczywiście o napad Tatarów z 1575 roku. I to, co oczywiście wszyscy znamy, powinniśmy znać. Zetrzy sen z oczu, a czuj czas o sobie, cny lachu. Kto wie jemu, czyli tobie szczęście chce służyć. Jemu, czyli Turkowi. A dokąd wyroku mars nie uczyni, nie ustępuj kroku. Cieszy mię ten rym, Polak mądr po szkodzie, lecz jeśli prawda i z tego nas zbodzie, nową przypowieść Polak sobie kupi, że i przed szkodą i po szkodzie głupi. To pamiętamy, ale to właśnie Dzięki Kochanowskiemu pamiętamy. I Kochanowski dlatego z taką nadzieją patrzył na nowego władcę, który energicznie potrafił wziąć się za główny problem geopolityczny państwa polsko-litewskiego wtedy, czyli za Moskwę i jej groźbę. Sam Kochanowski zresztą brał udział w manifestacji militarnej jeszcze Zygmunta Augusta, przeciwko Moskwie, w tak zwanej wyprawie Radoszkowickiej z 1567 roku. Potem już nie mieczem, ale piórem towarzyszył Marsowi. I to właśnie najsłynniejsze może dzieło, teraz zdaje się ma być premiera tu w Warszawie, dramatyczne epoki staropolskiej, czyli odprawa posłów greckich napisana przez Kochanowskiego w połowie lat 70. odegrało niezwykle ważną patriotyczną rolę w związku z przedsięwzięciem Stefana Batorego. Mianowicie premiera odbyła się w styczniu 1578 roku na zrękowinach Zamojskiego z Radziwiłłówną, Jan, Hetmana Jana Zamojskiego z Krystyną Radziwiłłówną w Warszawie. I te właśnie czy pod, pod Warszawą, te z rękowiny tłumnie rzecz jasna odwiedzane były okazją do przedstawienia dramatu racji między Trojanami i Grekami, ale dla nas ważne jest nie przypomnienie samego tego wspaniałego dramatu racji politycznych troski obywatelskiej, które jest w nim zawarte, ale ostatnie słowa tego dramatu, które brzmiały szczególnie donośnie, kwestia antenora wypowiadana na sam koniec, brzmi tak Raćmy jak kogo bić lepiej niż go czekać. To jest rada, której Trojanie nie posłuchali i dlatego Troja legła w gruzach, a chciał Kochanowski, by usłyszeli go jego rodacy. Nie czekajmy, aż Moskwa nas napadnie, sami uderzmy na nią. I tak się stało, że kilka tygodni później odbywał się Sejm w tej samej Warszawie, na którym uchwalono, tak jak chciał Stefan Batory, podatek nadzwyczajny na wojnę, na wyprawę na Moskwę, właśnie wtedy, w 1578 roku, od której zaczyna się ten triumfalny marsz Stefana Batorego na wschód. Marsz, któremu towarzyszy swoim piórem Jan Kochanowski. Przypomnijmy pieśń dwunastą, te wspaniałe słowa, które każdy Polak, myślę, powinien mieć wyryte w swojej pamięci. A jeśli komu droga otwarta do nieba, tym, co służą ojczyźnie, wątpić nie potrzeba, że co im zazdrość ujmie, Bóg nagradzać będzie, a cnota kiedykolwiek miejsce swe osiędzie. Te piękne słowa potem przekuwane są na przykłady związane z triumfami kolejnymi Batorego. Na zdobycie Połocka napisał. Jan Kochanowski i Ode X po łacinie. I także poświęcił jej pieśń 13 o wzięciu Połocka. Pieśń trzynastą napisaną już po zawarciu rozejmu w jamie Zapolskim w 1582 roku, sławiącą to wielkie zwycięstwo oręża polskiego za sprawą energicznej władzy Stefana Batorego. Ale jeśli znaczenie Kochanowskiego mielibyśmy podsumować w jakiejkolwiek formule, to myślę, że nic lepiej tego nie uczyni, niż to, że po dzień dzisiejszy śpiewamy w kościele, pamiętamy jak żadnego innego dzieła literackiego sprzed 450 lat, wielką pieśń Jana Kochanowskiego. Postaci Psalmu 91, kto się w opiekę poda Panu swemu, czy to wielkie podziękowanie do Boga za jego hojne dary. Te dwa wspaniałe teksty, do których wracamy, wyrażają właśnie to, o czym tak pięknie powiedział Mickiewicz, to właśnie połączenie polskiej literatury w chrześcijańskim duchu. Z europejską wielką tradycją, bo psał też, którego częścią jest Psalm 90, w całości oryginalnie przetworzony na nowo przez Jana Kochanowskiego, stał się wizytówką literatury polskiej na 150 następnych lat dla całej literatury europejskiej. Ten psał też, nie psał też napisany. W Piśmie Świętym, tylko tekst Jana Kochanowskiego stał się przedmiotem przekładów na wiele języków, natychmiast, od razu w XVI-XVII wieku, dając początek de facto literaturze rosyjskiej, literaturze chorwackiej, wielu innym literaturom słowiańskim tego czasu. Miał taką siłę wyrazu. Dlatego myślę, że to, co łączy dwie postaci, które dzisiaj omawialiśmy, to właśnie ta wspaniała synteza polskości z chrześcijaństwem i nadzieją ufundowaną w Bogu. Zacytuję to na koniec. Kto się w opiekę poda panu swemu, a całym prawie sercem ufa jemu, śmiele rzec może, mam obrońcę Boga. Nie będzie u mnie straszna żadna trwoga. Ciebie on złowczych obieży wyzuje i w zaraźliwym powietrzu ratuje. W cieniu twych skrzydeł zachowa cię wiecznie. Pod jego pióry ulężesz bezpiecznie, stateczność jego tarcz i puklesz mocny, za którym stojąc na żaden strach nocny, na żadną trwogę, ani dbaj na strzały, którymi sieje przygoda w dzień biały. I żeś rzekł Panu tyś nadzieja moja, iż Bóg najwyższy jest ucieczka twoja, nie dostąpi cię żadna zła przygoda, ani się najdzie w domu twoim szkoda. Aniołom swoim każe Cię pilnować, gdziekolwiek stąpisz, którzy Cię piastować na ręku będą, abyś, i, abyś idąc drogą na ostry krzemień nie ugodził nogą. Będziesz po żmijach bezpiecznie gniewliwych i po padalcach deptał niecierpliwych, na lwas rogiego bez obrazy wsiędziesz i na ogromnym smoku jeździć będziesz. I tak na ogromnym smoku przeciwieństw politycznych, załamań duchowych i załamań materialnych polskiej potęgi Polska dzięki geniuszowi Jana Kochanowskiego będzie mogła zwycięsko jeździć, dojeżdżając aż na próg wieku XXI. Jeśli zapomnimy o Janie Kochanowskim, jeśli zapomnimy o królowej Jadwize, która uniwersytetu fundowała, dzięki któremu ten geniusz mógł rozkwitnąć, to wtedy Siła Smoka przeciwko Polsce skierowanego może zatriumfować, ale tylko wtedy. A i królowa Jadwiga, nasza patronka w niebie, i Jan Kochanowski, nasz patron w literaturze, podpowiadają nam, że zawsze mamy ratunek i ucieczkę w niebie i w literaturze. Dziękuję Państwu bardzo.